Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na święto świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, lekcję wyjętą z Księgi Mądrości. Umiłowany przez Boga i ludzi, którego pamięć jest błogosławiona, Pan dał mu chwałę podobną jako innym świętym. Uczynił go potężnym na postach nieprzyjaciół, a na jego słowa uśmierzał srogie klęski. On go też wsławił wobec królów, dawał przezeń rozkazy ludowi swemu i dozwolił mu oglądać chwałę swoją. Dla jego wiary i łagodności poświęcił go i wybrał spośród wszystkich ludzi. Pozwolił mu słyszeć swój głos i wprowadził go do obłoku. Sam mu też zawierzył swe przykazania, prawa żywota i umiejętności. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Gdy poślubiona była Matka Jezusa Maryja Józefowi, pierwej niźli się zeszli, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławiać, zamierzał ją potajemnie opuścić. A gdy nad tym przemyśliwał, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swojej, albowiem co się z niej poczęło, z Ducha Świętego jest. A porodzi syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on wybawi lud swój od grzechów jego. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józef jest patronem naszej bursy. Oczywiście nie tylko. Jest również patronem całego bractwa świętego Piusa X. I dlatego po mszy świętej odczytamy uroczysty akt poświęcenia się świętemu Józefowi. Jest on również patronem całego Kościoła. W jego litanii nazywamy go również postrachem duchów piekielnych. Jak prosty cieśla zasłużył sobie na takie wyróżnienia? Myślę, że dobrze wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Ten prosty człowiek doznał tak wielkiego wyróżnienia. Sam Bóg pozwolił mu się uczyć. Musimy nad tym się zastanowić. Słowo Boże staje się człowiekiem. Stwórca całego świata staje się człowiekiem i oddaje się również w ręce świętego Józefa, któremu pozwala się uczyć, uczyć zawodu. I tak Bóg uczy się od świętego Józefa, uczy się wykonywania konkretnego zawodu. Jakimż musiał być człowiekiem święty Józef, że dostąpił takiego wyróżnienia, że tak wielkie wyróżnienie go spotkało? Bez wątpienia właśnie dlatego możemy go wziąć za nasz przykład. W sposób szczególny święty Józef jest patronem, wzorem dla mężczyzn. Jest bez wątpienia wzorem męskości. Nie oznacza to oczywiście, że niewiasty nie mają go naśladować. Tak jak Najświętsza Maryja Panna jest wzorem wszystkich cnót dla absolutnie wszystkich. Jednak oczywiście w sposób szczególny to właśnie dla kobiet stała się ona wzorem w sposób zupełnie osobisty. Podobnie ze świętym Józefem. Wzorem jest on dla wszystkich, jednak szczególnie dla mężczyzn. I być może właśnie szczególnie dzisiaj powinien być on wzorem. Dlaczegoż to? Ano dlatego, że święty Józef nic w Piśmie Świętym nie powiedział. Za to bardzo wiele zrobił. I jeśli by współczesny mężczyzna wziął sobie właśnie pod tym względem świętego Józefa za przykład, to świat wyglądałby inaczej. Gdybyśmy
mniej mówili, a za to więcej robili. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, że trzeba być mrukiem, który nigdy do drugiego człowieka się nie odezwie. Chodzi raczej o to, że właśnie mężczyźni mają dzisiaj ogromną tendencję do tego, żeby na wszystko narzekać, żeby o wszystkim swoje zdanie wypowiedzieć, żeby wszystkim ogłosić właśnie, czego to on nie potępia, co on nie uważa i co on nie zrobiłby inaczej. No ale jak już trzeba coś zrobić, to już wtedy jest trudniej. To wtedy znowu pojawia się tysiąc powodów, dlaczego właśnie nic zrobić się nie da, dlaczego nie można, dlaczego to jest takie trudne i dlaczego to właśnie inni wszystko popsuli. Święty Józef. Ani jedno słowo tego świętego nie zostaje nam przekazane w Piśmie Świętym. Za to wiele jego czynów. On po prostu robi to, czego Pan Bóg od niego oczekuje. Trzeba wstać i iść do Betlejem, wstaje i idzie. Trzeba szukać gospody, szuka gospody. I wobec tych wszystkich przeciwności nie widzimy, żeby narzekał, nie widzimy, żeby upadł na duchu. Pośród tych wszystkich przeciwności, które tak się piętrzą, on został wybrany na to, żeby opiekować się Synem Bożym. Taka rola, a tu nagle wszystko się sypie. Miejsca w gospodzie nawet znaleźć nie potrafi. I jakże łatwo mogłaby przyjść taka pokusa. No jakiż ze mnie jest opiekun dla Syna Bożego, skoro ja nawet nie mogę zapewnić mu dachu nad głową w momencie jego narodzenia. Oczywiście, że taka pokusa mogła przyjść. Ale nigdzie nie widzimy, żeby święty Józef jej uległ. Nigdzie nie widzimy, żeby on zwątpił, żeby mu się nie chciało, żeby on zaczął narzekać. W tej sytuacji, w której został postawiony, robił co mógł. I właśnie to sprawia, że jest tak wyjątkowy, że jest tak pięknym, tak wspaniałym świętym, że zawsze po prostu wstaje i robi. Gdy anioł budzi go w środku nocy i każe mu iść do Egiptu, no to wstaje i idzie do Egiptu, zabiera Pana naszego Jezusa Chrystusa, Dzieciątko Jezus, Najświętszą Maryję Pannę i uciekają do Egiptu. Gdy trzeba z tego Egiptu wrócić z powrotem, no to wstaje i idzie. Być może właśnie to jego milczenie, to wymowne milczenie w Piśmie Świętym sprawia, że tak łatwo przychodzi mu słuchanie Bożego głosu, że jak tylko go usłyszy, to od razu jest w stanie za nim podążyć. Może właśnie dlatego, że sam tak mało mówił, albo mówił tylko wtedy, gdy faktycznie było to dobre, było to potrzebne. Patrzmy dzisiaj na świętego Józefa i uczmy się od niego prawdziwego męstwa. Męstwa, które polega na tym, żeby zmienić to, co zmienić się da. Żeby naprawić to, co naprawić się da. I żeby znieść to, czego naprawić nie potrafimy. To są te dwie główne akcje cnoty męstwa. Agere i sustinere. Działać. Zmienić to, co się zmienić da. I znieść to, czego zmienić się nie da. I nierzadko właśnie ta druga akcja, druga czynność cnoty męstwa jest trudniejsza. Gdy trzeba znieść to, czego zmienić się nie da. Prośmy świętego Józefa w tych naszych dziwnych, trudnych czasach właśnie o tą cnotę męstwa. O to, żebyśmy zamiast wiele mówić, wiele czynili. O to, żebyśmy mieli siłę zmienić to, co zmienić możemy i siłę, żeby wytrwać w tym, czego zmienić nie jesteśmy w stanie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.